Katarzyna Skrzynecka niedawno dzieliła się szczegółami swojego wakacyjnego urlopu, a tu już pojawiła się konieczność, by wrócić do pracy. Aktorka nie kryje, że jako gwiazda spektaklu Wieczór Panieński Plus ma masę pracy, ale też satysfakcji. Kasia jeździ z ekipą po całym kraju, a bilety na występy wyprzedają się jak świeże bułeczki. Co więcej, sławy występują nie tylko w kraju. Aktorka dopiero co upubliczniła nagranie, na którym dzieli się radością z zagrania w bardzo wyjątkowym zakątku świata. Tak nam było w ostatni weekend w Londynie. The Shaft Theatre London. Dziękujemy za piękne i długie owacje na stojąco. To była radość i zaszczyt zagrać dla Państwa. Zachwycała się gwiazda w mediach społecznościowych. Skrzynecka na odpowiedź nie musiała długo czekać. Było cudownie. Zaszczytem było Was oglądać i słuchać. Dziękuję bardzo, dziękują jej fani w komentarzach. Skrzynecka w przypływie szczęścia opublikowała nawet drugie wideo, na którym jasno wyraziła się o publiczności. Jest ciepła, serdeczna i wspierająca. To dla niej ogromny zaszczyt móc powiedzieć takie słowa o widzach, z którymi związana jest od lat, choć nie zna ich osobiście. Jesteśmy zmęczeni, zachrypnięci, ale szczęśliwi. Mamy nadzieję, że wrócimy tu jak najszybciej, krótko podsumowały Skrzynecka i Anna Iberszer, również grającą w Wieczorze Panieńskim Plus. Katarzyna Skrzynecka jest ważnym głosem nie tylko na scenie, ale również w mediach społecznościowych. Gwiazda zrzuciła 10 kg i z tego powodu z dumą zaczęła prezentować swoje kształty. Choć dalej uważa, że ma nieco ciałka do stracenia, nie wstydzi się figury. Nawet pokazała się obserwatorom w stroju kąpielowym, na wakacjach w słonecznej Sardynii. Wybrała się na nie z mężem Marcinem Łopuckim oraz nastoletnią córką. Dziękuję serdecznie wszystkim paniom i państwu, znajomym i nieznajomym, którzy napisaliście życzliwe serdeczne słowa o mojej akceptacji dla własnego wieku i figury, która wszak es nie jest. Czasem nawet nie em tu i ówdzie, ale moja mama, która była babeczką o znacznie jeszcze okrąglejszych wymiarach niż ja, zawsze mawiała, grubsza wcale nie musi oznaczać nieapetyczna. Trzeba umieć ładnie i z gracją nosić takie ciało, jakie się ma i umiejętnie je ubrać, by było kobiece i zmysłowe, napisała Kasia. Jej przemówienie spotkało się z ciepłym odbiorem publiczności. Świetnie napisane, nie każdy ma es. Mam 44 lata i akceptuję się taką, jaką jestem. Pozdrawiam P. Kasiu, wygląda pani cudnie, odpowiedzi tego typu nie zabrakło. Nie da się ukryć, 52 jest bardzo pozytywna nie tylko na scenie. Czytaj też, Skrzynecka i Gąsowski przyłapani. Habior musiał interweniować, to nie były plotki o Ewie Kasprzyk. Przekazała druzgocące wieści. Fani w rozpaczy, to nie były plotki o Skrzyneckiej i Gąsowskim. Niewiarygodne, co się okazało.